Dzień dobry, szczęść Boże. Ja dzisiaj bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić moich braci dominikanów, białych panów chodzących w białych habitach. Bracia dominikanie, dzisiaj macie święto. Wspominamy świętego Dominika, u was to jest uroczystość. Bardzo się cieszę, że jesteście. I bardzo wam dziękuję za to, że byliście też w życiu świętego Ignacego. Chciałbym wam podziękować za kilka takich, wydaje mi się, ważnych rzeczy również dla nas jezuitów współczesnych, dzisiejszych. Po pierwsze, jak wszyscy wiemy, Ignacy na początku swojej drogi nawrócenia inspirował się, czy Pan Bóg wzbudzał w nim wielkie pragnienia poprzez dwie postaci, przez Franciszka i właśnie Dominika. Ignacy bardzo chciał tych dwóch naśladować w tym, co nazywamy służbą dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. Więc po pierwsze dziękuję wam za to, że zainspirowaliście, albo raczej Dominik zainspirował naszego Ignacego, bo gdyby nie te pragnienia z początku, kiedy Ignacy leżał chory z rozwaloną nogą, no to dzisiaj nie byłoby jezuitów i nie byłoby Kramera i nie byłoby wielu, wielu wspaniałych rzeczy i wspaniałych, w ogóle nie da się wyobrazić historii świata. Tak, świata i Kościoła bez jezuitów. W związku z tym bardzo wam dziękujemy za to, że Dominik tak bardzo zainspirował Ignacego. Też chciałbym wam podziękować za ten moment, kiedy Dominikanie trochę podstępem, albo nie trochę, tylko bardzo uwięzili Ignacego i towarzyszy. Bo to był taki jeden z momentów, w których Ignacy po pierwsze musiał nauczyć się bardzo argumentować o tym, kim jest i dlaczego robi to, co robi, czyli pomaga innym w drodze do Pana Boga. I to, myślę, bardzo mocno, nie wiem, jak to powiedzieć, wytworzyło w Ignacym taką cechę, albo uwydatniło taką cechę, którą bym nazwał sobie upartością jezuicką, że Ignacy, kiedy chodziło o chwałę Pana Boga, kiedy chodziło o dobro roboty, którą robił, to był uparty do upadłego i bronił swoich racji, bronił po prostu swojego honoru również, ale nie dlatego, że był pyszny i chciał, żeby jego wyszło zawsze na wierzch, tylko kiedy rzeczywiście chodziło o wielkie sprawy, chodziło o sprawy Boże, to Ignacy był bardzo tutaj nieustępliwy i bardzo dochodził swoich praw również przed różnego rodzaju sądami po to, żeby pokazać, że to, co robi, jest dobre. I myślę, że ta sprawa z uwięzieniem Ignacego przez dominikanów podstępem sprawiła, że w Ignacym bardzo mocno ta cecha się wzmocniła, że trzeba dochodzić swoich praw. Ja teraz mieszkam w Opolu i w Opolu jest takie miejsce. Z jednej strony jest na górce kościół podominikański, po kiedyś tam byliście wy, bracia, a obok jest nasze byłe kolegium. I tak sobie myślę, że to jest niezły obrazek, że w bardzo bliskiej odległości są dwa budynki, które były kiedyś nasze. Jednej strony jezuicki, a z drugiej strony dominikański. Może to jest symbol tego, że my nie możemy zbyt blisko siebie pracować, i może potrzebna nam jest taka większa odległość jak w Krakowie, od Małego Rynku do waszej Bazyliki Trójcy. To oczywiście żartobliwie, bo ja bardzo lubię być blisko dominikanów i odkąd poznałem tak bardziej wewnątrz wspólnotę dominikańską w Rzeszowie, to od tamtego czasu naprawdę jestem bardzo, bardzo zakochany w was i w waszych wspólnotach i bardzo sobie cenię to, że jesteście. I to jest trzecia rzecz, za którą chciałbym wam bardzo podziękować, już tak bardziej współcześnie i z mojego życia. Wydaje mi się, że nawzajem siebie uczymy takiej dobrej konkurencji, dobrej rywalizacji. Jesteśmy zakonami męskimi, a faceci potrzebują rywalizacji i jakkolwiek byśmy nazywali, że jesteśmy oba zakony bardzo pokorni i absolutnie z sobą nie rywalizujemy, to jednak coś na rzeczy jest, że jedni drugich nakręcają i myślę, że warto, żebyśmy sobie dzisiaj też przy Dominiku za to podziękowali, że ta dobra, Boża konkurencja w Kościele wśród nas jest czymś, co sprawia, że jedni i drudzy są bardzo zainspirowani, jedni i drudzy czasami siebie gonią, czasami siebie wyprzedzają,
ale tak naprawdę myślę, że i jezuici, i dominikanie pamiętamy o tym, że jest jeden cel, jest jeden Bóg, do którego dążymy i któremu próbujemy służyć. A więc dziękuję Wam za dobrą, Bożą konkurencję i za to, że możemy się nawzajem inspirować. Dominikanie, wszystkiego dobrego, świętujcie dzisiaj bardzo dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie z Opola i wszystkich ludzi, którzy czują się z Dominikanami bardzo związani. Też Was pozdrawiam i bardzo się cieszę, że znaleźliście swoje miejsce w kościele przy białych braciach. Dobrego świętowania, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.